Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym przewodniku do długowieczności. Zawsze jak startujemy to nasze spotkanie Willoway, to zawsze mnie kręci, kusi, żeby trochę powiedzieć Wam o genetyce, ale dzisiaj powiem o tym, bo to będzie taka wyjątkowa okazja. Będziemy dzisiaj rozmawiali na temat choroby, której nie cierpię. Zaraz Państwu powiem, o co chodzi. Nazywam się Janusz Wietycha, jestem lekarzem, dietetykiem, specjalistą dietetyki klinicznej. Jestem również dyplomowanym zielarzem, fitoterapeutą. Gdyby ktoś z Państwa chciał skorzystać z konsultacji, zapraszam do Kebella Beauty Clinic w Katowicach lub w Kaletach w siedzibie Natur Day. A tam będziemy mogli sobie spokojnie porozmawiać o doborze suplementacji, o ziołach, o diecie. A dzisiejszy temat to jest podwyższony poziom glukozy, czyli działaj zanim będzie za późno. Czyli w samym tytule macie Państwo przedstawioną pewną propozycję: róbmy wszystko, żeby do cukrzycy nie doszło. I tak będziemy dzisiaj sobie na ten temat rozmawiać. Ale zanim przejdę do cukrzycy, chcę powiedzieć dwa słowa na temat genetyki. Szanowni Państwo, chcę Państwu przedstawić moją opinię na temat długowieczności. A cukier jest tu bardzo ważnym elementem. Otóż zobaczycie, szanowni Państwo, że nasz organizm tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach potrzebuje mieć dostarczony cukier z zewnątrz, dlatego że my sami produkujemy cukier w naszym organizmie w procesie glukoneogenezy. Ten proces odbywa się w większości w wątrobie. Natomiast proszę również pamiętać, że są takie części, takie narządy, natomiast komórki rdzenia nerek na przykład, które nie posiadają mitochondriów. To znaczy, że one, żeby przetrwać, muszą mieć glukozę. Zobaczcie, jaka niesamowita pętla. Z jednej strony nasz organizm produkuje sam tą glukozę i w 99% przypadków ten poziom glukozy utrzymywałby się wystarczająco dzięki produkcji w wątrobie czy tam w przemianie nerkowej. Natomiast proszę też pamiętać, i to są pewne wyjątki, że jeżeli byśmy mieli niewydolność wątroby czy marskość wątroby, to poziom glukozy będzie zależał niestety również od tego, co dostarczymy z zewnątrz, bo kiedy wątroba jest uszkodzona, nie działa glukoneogeneza. Będziemy sobie dzisiaj o tym rozmawiać, o problemach cukru w organizmie i o długowieczności. I teraz wróćmy trochę do genetyki. Zobaczycie, że w opiniach na temat cukrzycy, szczególnie cukrzycy typu pierwszego, geny odgrywają jedną z ważniejszych ról. Mówi się o tym, że cukrzyca typu pierwszego jest chorobą, w której można mówić o tym, że jest genetyczną chorobą. Z drugiej strony mówi się o autoagresji. Nie chcę tu wchodzić w jakieś trudne niuanse, chcę, żebyście Państwo natomiast wyobrazili sobie przyszłość. Przyszłość polegającą na tym, że prawidłowa dieta i terapia genowa. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Nie wiem, kiedy to nastąpi. To jest to związane z rozwojem wiedzy medycznej. Terapia genowa może pozwolić nam wydłużyć nasze życie. I jeżeli dodacie do tego odpowiednią dietę, aktywność fizyczną, czyli tak naprawdę zasady medycyny fundamentalnej, o której zaraz powiemy, to mogłoby się okazać w takich, nazwijmy to, laboratoryjnych warunkach, że możecie żyć 500 lat. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nasze geny byłyby przestawione na regenerację, a nie na obumieranie, to cóż to byłby za problem, żeby nasze serce się regenerowało, nasza wątroba się regenerowała, czy nasz mózg? Wystarczy tylko tak nastawić gen. Oczywiście nie potrafimy tego robić. Nawet muszę Państwu powiedzieć, zaczynam tak trochę filozoficznie, trochę się tego boję. Grzebanie w genach to nic dobrego, natomiast zawsze się obawiam, że głupota ludzka spowoduje, że sobie zrobimy krzywdę. To tak było jak z energią jądrową i z Hiroshimą. Jeżeli zatem zaczniemy przesadzać w tej medycynie i w tej naszej nowoczesności, szanowni państwo, a mówię to w aspekcie również nowoczesnych leków czy modyfikacji
czy wpływu tych leków na modyfikację działania naszego organizmu, co nie do końca rozumiemy, to może to dać odwrotny efekt niż uważamy. Ja jestem lekarzem, szanowni państwo, i ja czasem muszę stosować leki, ale to wcale nie oznacza, że ja jestem przyjacielem leków. Ja jestem wielkim przyjacielem medycyny naturalnej. Nazwałem sobie tą medycynę naturalną moją medycyna fundamentalna. Ona się składa z kilku elementów i dzisiaj to, co państwu powiem teraz, będzie się przewijało w trakcie naszego spotkania. Zawsze będzie się przewijało tak naprawdę, kiedy się spotkamy, kiedy będziemy sobie rozmawiać o zdrowiu. Czyli dbanie holistycznie o swój organizm to jest wyprzedzanie problemów. Czyli jeżeli mamy zagrożenie podwyższonym poziomem glukozy, to musimy zacząć działać, zanim dojdzie do cukrzycy. Co mamy robić? No, można stosować medycynę fundamentalną. I szanowni państwo, cukrzycę, szczególnie cukrzycę typu drugiego, bo pierwszej, no to niestety terapia genowa by się przydała, ale w cukrzycy typu drugiego, jeżeli zastosujecie medycynę fundamentalną, możecie wyleczyć cukrzycę. Możecie mieć prawidłowy poziom cukru bez leków. Proszę o tym pamiętać. Czyli fitoterapia, dieta, sen, relaks, walka ze stresem i aktywność fizyczna. To są fundamenty zdrowia, czyli to jest doprowadzenie organizmu do dobrostanu. Słuchajcie, czy cukrzyca jest chorobą niebezpieczną? Tak. Między innymi dlatego, szanowni państwo, wyobraźcie sobie, że około miliona Polaków w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że właśnie w tym momencie jest chora na cukrzycę, gdyż jest po prostu niezdiagnozowana. Około miliona Polaków w ogóle sobie nie zdaje sprawy z tego, że właśnie w tym momencie jest chora. A zatem jeżeli chcecie sprawdzić, musicie zacząć mierzyć poziom cukru. Raz na jakiś czas trzeba to po prostu robić. Zatem cukrzyca to jest choroba metaboliczna. Dochodzi do zaburzeń regulacji poziomu cukru. Są zaburzenia również dotyczące defektu wydzielania insuliny lub, co też jest jedną z odmian, do tych odmian cukrzycy jest bardzo wiele, wcale nie dwie, może dochodzić do takiego defektu połączenia insuliny i glukozy z komórkami, że komórka w ogóle nie widzi glukozy. Tam te receptory po prostu nie działają. Czyli tak jakby była ślepa. Nie wiem, jak to państwu wytłumaczyć. To ten rodzaj również się zdarzy. No i teraz mamy cukrzycę insulinozależną typu pierwszego i cukrzycę insulino niezależną, tak, czyli typu drugie. Tak bardzo, bardzo króciutko, żeby tylko państwu wprowadzić. Cukrzyca insulinozależna typu pierwszego, nazywaną teraz cukrzycą młodzieńczą, dlatego że występuje najczęściej, zaczyna się w wieku dzieciństwa, w okresie dojrzewania, wymaga leczenia insuliną. Jest to na szczęście tylko 10, to i tak jest dużo, ale 10% przypadków cukrzycy. Mówi się o czynnikach wyzwalających tą chorobę, czynnikach środowiskowych, truciznach chemicznych, skażeniu chemicznym żywności. Ważne jest, że mamy tą hyperglikemię, czyli mamy zbyt dużo cukrów we krwi i skłonność do kwasicy ketonowej. Ta hyperglikemia, szanowni państwo, jest na tyle ważna, że nawet w odżywianiu osób, które są na przykład w szpitalu obłożnie chore i musimy im podawać jedzenie dożylnie, a właściwie przez wkłucie centralne tam, czy wkłucie obwodowe, to jeżeli byście niewłaściwie dobrali poziom odżywiania i za duży poziom cukru, to są badania pokazujące, że jeżeli przesadzimy, bo chcemy, nazwijmy to w cudzysłowie, dobrze, i zaczniemy podawać za dużo cukru i mamy skoki tego cukru, to zwiększa się śmiertelność pacjentów na ojomie. Czyli zobaczcie, kiedyś się mówiło, że cukier krzepi, a no niestety nieprawda, szanowni państwo, niestety nieprawda. Jak był głód, ludzie byli głodni, to cukier dawał im poczucie, że nie są głodni na chwileczkę. W dzisiejszych czasach, kiedy jedzenia mamy pod dostatkiem, niestety cukier nie krzepi i cukrzyca
insulinoniezależna typu drugiego, leczona najczęściej lekami doustnymi, chociaż czasem trzeba podać insulinę, bez skłonności do kwasicy. Tutaj rozwija się w 80% przypadków otyłość i rozpoznawana jest nie u dzieci, tylko najczęściej po 30 roku życia. Dochodzi do spadku uwalniania insuliny bądź insulinooporności, czyli różne zespoły zaburzeń metabolicznych. To są dwie podstawowe różniące się choroby. No i tu, szanowni państwo, no niestety, ale muszę państwu pokazać czasem takie szokujące zdjęcia, dlatego że będziemy mówili o powikłaniach cukrzycy. Nienawidzę cukrzycy. Cukrzyca po prostu zabija człowieka po cichu, niszczy jego nerwy, naczynia krwionośne. I mówimy tutaj o tak zwanych angiopatiach. Angiopatiach, czyli zaburzeniach dotyczących naczyń krwionośnych. Mamy mikroangiopatię i makroangiopatię, czyli małe naczynia krwionośne i duże. Z klinicznych mikroangiopatii mamy zaburzenie dotyczące siatkówki, nerek i nerwów, czyli na przykład postać stopa cukrzycowa jest neuropatią. Jest nefropatia, zaburzenie pracy nerek i retinopatia, zaburzenie pracy oczu. Tak? To są takie podstawowe. I to wszystko są powikłania cukrzycy. Czyli jeżeli mamy retinopatię, to taka ciekawostka w ogóle, jak osoby są chore na cukrzycę typu pierwszego, to pojawia się nieostre widzenie. W takim krótkim okresie czasu pojawienia się choroby pojawiają się zaburzenia ostrości wzroku. To jest przemijające, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że to jest największy dowód, jak wysoki poziom cukru źle wpływa na nasz wzrok. Dlatego, że to są zaburzenia, to nieostre widzenie jest związane po prostu z nadmiernym stężeniem glukozy we krwi i również glukozy w oczach. Tak, ta po normalizacji poziomu cukru te zmiany ustępują. Natomiast niestety w cukrzycy typu drugiego, która pojawia się powoli i po cichu, te zmiany w oczach już nie są odwracalne. Takie retinopatie, czyli ślepota cukrzycowa, mogą być nieproliferacyjne, czy to są takie zmiany niezagrażające utratą wzroku, ale mamy też proliferacyjne postacie retinopatii i one niestety grożą ślepotą. Zawsze, kiedy macie podejrzenie cukrzycy, zawsze jak idziecie do okulisty, to powiedzcie mu o tym, bo on wtedy musi sobie zbadać ten wzrok pod kątem tego, czy tam nie ma jakichś zmian cukrzycowych. Również mamy nefropatie cukrzycowe. Słuchajcie, ja tak na chwileczkę wtrącę. Muszę was trochę wystraszyć cukrzycą. To jest straszna choroba. Ból przy zaburzeniach neurologicznych, przy stopie cukrzycowej jest straszny. Nie lubię patrzeć, jak ludzie cierpią z powodu cukrzycy. Dlaczego? Dlatego, że jestem wściekły, bo w bardzo wielu wypadkach udałoby się wyleczyć te osoby i nie mieliby tych powikłań, gdyby tylko troszkę się postarali. Tak? Czyli tutaj macie nefropatię cukrzycową, czyli zaburzenia funkcji nerek mogą doprowadzić do skrajnej niewydolności nerek. Powiem państwu, że jest taka opinia, że gdyby cukrzyca nie zabijała serca, to na 100% ludzie z cukrzycą powikłaną umieraliby z powodu niewydolności nerek. Najczęściej umieramy z powodu problemów z sercem, ponieważ serce szybciej się wykończy niż nerki cukrzycy. No niestety, to jest straszna choroba. I muszę państwu powiedzieć, że w ogóle, jeżeli chodzi o cukrzycę, to ryzyko uszkodzenia nerek u chorych z cukrzycą szacuje się, jest 12 do 17 razy większe niż u osób, które nie mają cukrzycy. Jeżeli chodzi o objawy, bo to jest też ważne, jakby to Państwa interesowało, to charakteryzuje się to zaburzeniami filtracji nerkowej, ochroną organizmu przed utratą białka, czyli pojawia się na przykład białko w moczu, pojawia się nadciśnienie, obrzęki i zaburzenia gospodarki lipidowej. Stopa cukrzycowa to jest też przewlekłe powikłanie cukrzycy i szanowni państwo, są różne stopy naczyniowe i neurologiczne. Zaraz państwu wyjaśnię różnicę.
A stopa cukrzycowa, pomimo tego, że mówimy o angiopatiach, stopa cukrzycowa jest postacią neurologicznego uszkodzenia obwodowego i zaburzenia czucia się pojawiają, i zaburzenia temperatury, bólu, tak, tego typu występuje zarówno w cukrzycy typu pierwszego, jak i cukrzycy typu drugiego. I niestety najcięższa postać, czyli martwica, czyli stopień piąty stopy cukrzycowej, musi być leczona amputacją. Niestety, szanowni państwo, muszę państwu powiedzieć, że są takie nacje, które mają predyspozycje do cukrzycy genetycznej, i tam jest to straszne, bo to po prostu tych ludzi z amputowanymi kończynami jest tam naprawdę statystycznie bardzo wiele. Jeżeli chodzi o powstawanie stopy cukrzycowej, to ona powstaje z trzech elementów: uszkodzenia nerwów, upośledzenia ukrwienia i zaburzeń chodu, czyli niewłaściwy ucisk stóp na podłoże i powstają obrzdzenia. Jeżeli chodzi o same różnicowanie, to mamy stopę cukrzycową i stopę naczyniową. I to są dwie odmiany różne. Tak, czyli w pierwszym wypadku mamy taką neuropatyczną, nazwijmy to neurologiczne uszkodzenie cukrzycy, a w drugim mamy po prostu jakieś uszkodzenie naczyń krwionośnych i dochodzi do niedokrwienia stopy. To jest w ogóle ciekawe zagadnienie medyczne. Oczywiście nie chcę Państwa tym zamęczać, ale to jest takie, warto to wiedzieć. Jeszcze bardziej chcę was postraszyć. Dzisiaj, wybaczcie, ale muszę was cukrzycą postraszyć. Musicie pamiętać o tym, że cukrzyca istnieje. Jak wcinacie pączki, chleb, makaron, ziemniaki, musicie o tym pamiętać. Bo każde obżeranie się cukrem powoduje pękanie naczyń krwionośnych. I zobaczcie, tutaj jest aorta, materiał sekcyjny, a więc zwłok, w którym zobaczcie, jak wygląda wnętrze. To jest wnętrze naczynia krwionośnego. To jest jak jedna wielka popękana rana. I to jest makroangiopatia. I tutaj mamy do czynienia albo z chorobą niedokrwienną serca, albo zawałem mięśnia sercowego, albo udarem mózgu, albo miażdżycą zarostową kończyn dolnych. Serce zabija. Cukrzyca zabija również serce, tak? Najbardziej narażeni pacjenci to są pacjenci, u których występuje zespół metaboliczny, dochodzi do niedokrwienia mięśnia sercowego, zaburzeń lipidowych, nadciśnienia i otyłości. W medycynie nazywamy to śmiertelnym kwartetem. Jak macie teraz chwilkę czasu po spotkaniu, zachęcam. Weźcie sobie jakiś wygodny fotel. Przed tym fotelem weźcie sobie biurko i weźcie sobie na tym biurku, postawcie lustro i spójrzcie sobie w twarz. Czy mierzyliście ciśnienie? Czy macie otyłość? Czy macie niedokrwienie? Czyli czy macie jakieś duszności, problemy kołatania albo bóle za mostkiem? I czy badaliście poziom lipidogramu, czyli macie jakieś zaburzenia lipidowe? Jeżeli tak, to macie prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu metabolicznego, a to jest śmiertelny kwartet. Niestety miażdżyca rozwija się szybciej u osób z cukrzycą. Dlaczego? Dlatego, że cukier powoduje pękanie naczyń krwionośnych i ten biedny cholesterol zasuwa z tej wątroby, żeby wam te dziury pozatykać. No i tak powstaje niestety miażdżyca. Także cholesterol. Chce dobrze, ale jak wy się obżeracie słodkim i zaczynają wam pękać naczynia krwionośne, to on tak trochę nie do końca wie, co zrobić. No i tak sobie zatyka te pękające naczynia krwionośne, aż w końcu robi nam krzywdę. Przejdźmy do części bardziej optymistycznej, czyli zacznijmy sobie albo leczyć, albo zapobiegać tej cukrzycy, czyli zdrowa dieta. Zdrowa dieta to jest po pierwsze taka dieta, która zapobiega powstaniu cukrzycy, albo jak już ją mamy, taka, która potrafi ją wyleczyć. No a jak już nie jesteśmy w stanie wyleczyć, to przynajmniej
utrzymujemy poziom glikemii na równym poziomie, na poziomie normalnym, tak? Czyli cukrzyca typu pierwszego. I teraz odpowiednio skomponowana dieta to jest taka, gdzie mamy optymalne stężenie glukozy we krwi, mamy cholesterol, LDL, HDL, trójglicerydy prawidłowe, mamy prawidłowe ciśnienie krwi, mamy właściwą masę ciała. Czyli zwróćcie uwagę, odwracamy teraz kota ogonem, unikamy zespołu metabolicznego. Jeżeli chodzi o cukrzycę, to tutaj możemy sobie troszeczkę porozmawiać, pogdybać. No bo szukanie w jadłospisie produktów, które są zdrowe, czyli jakie? No, na pewno takie, które zawierają dużo substancji takich jak antyoksydanty. Czyli zastanówcie się, czy macie dwa produkty żywieniowe. Są to owoce. Jedno to jest jabłko, a drugie to jest owoc granatowca. To który z tych owoców waszym zdaniem byłby lepszy dla osoby z cukrzycą? Jestem ciekaw waszych przemyśleń i odpowiedzi. I powiem państwu tak, z dwóch powodów granatowiec będzie milion razy zdrowszy. Po pierwsze, będzie zawierał dużo więcej antyoksydantów i po drugie, będzie zawierał mniej cukru, ale przede wszystkim będzie zawierał mniej fruktozy. Fruktozy, która zabija waszą wątrobę. Tak? To jest jeden z takich przykładów. Czyli jak będziecie chcieli się nauczyć zdrowej diety, to nauczcie się dokonywać wyboru. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Czyli jeżeli będziecie rozumieli, że chleb, makaron, ziemniaki, cukier, miód i owoce to są, a tak w dużym uproszczeniu, substancje żywieniowe, które zawierają dużo cukru, a niekiedy ten cukier jest bardzo łatwo przyswajalny, to oznacza, że skok tego cukru jest bardzo szybki, to będą bardzo niebezpieczne produkty żywieniowe. Można również, i tu jest pewna sztuczka, słuchajcie, jest coś takiego jak arbuz. Arbuz ma bardzo wysoki indeks glikemiczny, my to tak w dietetyce nazywamy. Ale jeżeli zjecie niewielką ilość, naprawdę maleńką ilość tego arbuza, to ten indeks glikemiczny nie będzie miał znaczenia. Dlaczego? Bo ładunek, czyli ilość, wielkość tych cukrów, które dostarczycie w niewielkim kąsku takiego arbuza, jest żaden. Dlatego, że ładunek glikemiczny arbuza jest malutki. To oznacza, że macie taką umiejętność i tego można się nauczyć również, żeby wybierać produkty, które mają indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny niski, ale jeżeli już chcecie sobie coś smacznego spróbować i nie katować się, na przykład ktoś lubi arbuza, to błagam, weźcie sobie niewielką cząstkę takiego arbuza, nie pół arbuza, tylko potnijcie go na 12, 20 kawałków nawet i taki jeden kawalątek z tej ćwiartki z tego arbuza zjedzcie i zjedzcie sobie go powoli, na smak. Wtedy nie będzie skoku cukru. Jak nie będzie skoku cukru, nie będą pękać naczynia krwionośne. Jak nie będzie pękania naczyń krwionośnych, to na przykład nie będzie miażdżycy. Czyli taka sztuczka dietetyczna. Nie dość, że unikamy cukru, to unikamy cukrów łatwo przyswajalnych, albo unikamy produktów, które mają wysoki indeks i ładunek glikemiczny. To sobie zawsze możemy gdzieś kiedyś porozmawiać, zrobić szkolenie na ten temat. No dobra, ale teraz kolejny przykład, taka ciekawostka. Czy marchewka jest zdrowa? Albo czy marchewka jest zdrowa u osoby, która ma insulinooporność albo cukrzycę? Słuchajcie, to jest kolejna sztuczka albo też kolejne zagadnienie dietetyczne, ponieważ marchew, szczególnie gotowana, duszona, zmienia swoją postać, staje się cukrem. Natomiast surowa marchew, albo marchew, którą macie w kapuście kiszonej,
albo w surówce, ona jest super zdrowa. Pewno, że oczywiście tam w ekologicznej hodowli i tak dalej, ale super zdrowa. Natomiast kiedy ją ugotujecie albo udusicie, ona staje się cukrem. I muszę Państwu powiedzieć, że jak ktoś ma insulinooporność i zje sobie taką gotowaną, zdrową marcheweczkę z rosołu, to potrafi zablokować prawidłowy powrót do zdrowia w insulinooporności i metabolizm, a szczególnie proces odchudzania, który jest potwornie ciężki u takich osób, na tydzień czasu. To jest tak, jakbyście, nie wiem, szczęśliwego człowieka nagle po marchewce zamknęli w klatce, on przez tydzień tam będzie siedział, żeby znowu ruszyć do zdrowia. To są tego typu przypadki. Podobne działanie, szanowni państwo, ma biały chleb. Kromka białego chleba u osoby z cukrzycą typu drugiego z insulinoopornością blokuje metabolizm na bardzo długi czas, nawet na kilka dni. Czyli jeżeli chcemy sobie wybrać dietę w cukrzycy, to niech to będzie dieta zbilansowana, zróżnicowana, ale bardzo proszę, nie zjadajcie cukru. Jeżeli wam powiedział, że makaron jest zdrowy, to powiem wam tak. Makaron i pizza to jest dieta ludzi ubogich, biednych i głodujących. Nie musicie go zjadać w momencie, kiedy macie wybór wszystkiego wokół, co wam dusza zapragnie. Wybierajcie zatem zdrowe jedzenie. Czyli podam Państwu przykład. Ja wczoraj w moim domu zrobiłem chleb. Z czego zrobiłem ten chleb? Ano taki chleb, jak ostatnio wspominałem na naszym webinarze. Wziąłem biały ser, wziąłem dużą ilość płatków owsianych bio i wziąłem 4 jajka, posoliłem, dodałem do tego oliwki, suszone pomidory i tak oto z takiej mieszanki upiekłem chleb. Pewno w naszym głowie wyobrażenie chleba może jest zupełnie inne, ale jeżeli wyobrażacie sobie jakąś kromkę czegoś i to ma być zdrowe i wy sobie na tym położycie coś fajnego do jedzenia, nie wiem, jakąś na zimno pieczeń cielęcą albo jakąś duszoną rybę, albo jakąś pastę rybną, albo jajka, albo awokado, albo dużą ilość sałaty i tak dalej. To jest fajne, zdrowe jedzenie. Natomiast w zaleceniach żywieniowych cukrzycy chleb, makaron, ziemniaki, cukier, słodycze, miód, i niektóre owoce są zakazane. Z zaleceń żywieniowych, które Państwu chcę powiedzieć i zostawić w dzisiejszym dniu, żebyście sobie zapamiętali, one się troszeczkę różnią, bo tutaj zobaczycie takie zalecenia żywieniowe ogólne, które się stosuje w cukrzycy i tam wszyscy takie, przepraszam za wrażenie, niekiedy bzdety pociskają. A założenie diety leczniczej w cukrzycy, to jest założenie, które mówi, że ta dieta musi być bardzo obfita w warzywa, w zdrowe tłuszcze, na przykład ryby to zdrowe tłuszcze, piękne białko. Oczywiście nie łosoś hodowany w klatkach, tylko dziko pływające ryby, które się złowi, a nie hoduje. Czyli jakbym miał wybrać kilka składników żywieniowych, to co bym wybrał? Wybrałbym grzyby, wybrałbym rośliny strączkowe, wybrałbym ryby i wybrałbym warzywa. W niektórych wypadkach, jak nie jest osoba uczulona, to jeszcze dobrałbym do tego orzechy i pestki. Z owoców zostawiłbym tylko granat, aronię, borówkę, grejpfrut, tego typu rośliny, żadnych jabłuszek zdrowych, tak, żadnych gruszek i tak dalej. Warzywa, właściwie cały asortyment, natomiast warzywa, szczególnie korzeniowe, nie wolno gotować, słuchajcie, w cukrzycy. Tak? To jest też bardzo ważny element, żeby zachować taki puryzm, taką czystość dietetyczną w zaleceniach żywieniowych. Są takie sytuacje, szanowni państwo, kiedy ktoś chce się zastosować do medycyny fundamentalnej. Elementem medycyny fundamentalnej, kochani, jest coś, co uwielbiam, zioła. I po to stworzyliśmy mieszanki ziołowe, żeby dla osób, które chcą być zdrowe,
które chcą zastosować u siebie medycynę fundamentalną, czyli dietę, aktywność fizyczną, sen, relaks, była również fitoterapia i suplementacja. I teraz troszeczkę pomówimy sobie o mieszance Sugar Plus, która jest przebogatym źródłem substancji aktywnych z bardzo wielu wspaniałych roślin, które w fitoterapii uważamy za rośliny wspomagające u osób albo które boją się cukrzycy, albo są chore na cukrzycę. Kilka pięknych zdjęć, szanowni państwo. Cykoria podróżnik, bogate źródło inuliny, a więc prebiotyku, sama w sobie ma bardzo szerokie właściwości, nie tylko hipoglikemiczne, a więc obniżające poziom cukru, ale również poprawiające pracę wątroby i poprawiające trawienie. Także cykoria podróżnik jest takim uniwersalnym źródłem zdrowia dla osób z cukrzycą. Przepękla ogórkowata, no już nie wspomnę, że jedna z roślina, która ma jedne z piękniejszych i dziwnych owoców, ale w cukrzycy, w fitoterapii, w cukrzycy to jest w ogóle baza, to jest elementarz. Dlatego, że przepękla ogórkowata zwiększa uwalnianie insuliny, obniża poziom glukozy we krwi i normalizuje poziom trójglicerydów i cholesterolu. I to jest działanie pośrednie na ten lipidogram. Oczywiście to nie działa we wszystkich wypadkach, tam czasem są jakieś wady genetyczne upraszczamy, uogólniamy, tak? Czyli ogólne takie zalecenia zdrowotne. Cynamon sam w sobie myślę, że znacie bardzo ze względu na jego właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze. Warto pamiętać, że cynamon jest wspaniały u osób z cukrzycą. Podobny mechanizm regulacji glukozy, trójglicerydów, lipidogram. Gurmar. Znowuż ten sam mechanizm, inne substancje, inne punkty uchwytu, dlatego że blokuje również receptory słodkiego smaku. Jest przebogatym źródłem chromu, a więc zmniejsza nam metabolizm glukozy i zwiększa wydzielanie insuliny. Magui, tak, te owoce same w sobie mają bardzo szerokie działanie, idealne dla cukrzyków, czyli przeciwcukrzycowo regulacja procesów miażdżycowych, czy hamuje procesy miażdżycowe. Czyli zobaczcie, bierzemy kilka roślin, tak? Tutaj kozieradka stanowi element wzmacniający organizmu, żeby organizm wszedł w dobrostan, żeby szybciej wyszedł z tej cukrzycy i łopian, który myślę, że część z państwa pamięta, że często wspominam, że nie tylko wspaniale działa u osób z cukrzycą, ale również ma właściwości odżywcze i, szanowni państwo, wspaniale pobudza wydzielanie żółci, soku trzustkowego i soku jelitowego, a więc poprawia pracę przewodu pokarmowego. I berberys, również stosowany u osób z cukrzycą, ma to bardzo ciekawe, on ma bardzo szerokie działanie. My go tutaj w tej chwili koncentrujemy na wspomaganiu u osób z cukrzycą, ale sam w sobie ma silne właściwości przeciwzapalne. To jest bardzo ciekawa właściwość berberysu, bo miażdżyca jest chorobą zapalną. I tutaj należy patrzeć na berberys nie tylko oczami cukrzyka i normalizacji poziomu cukru, ale również na jego przeciwzapalny wpływ na organizm. No dobrze, ale jeżeli mówimy o zaburzeniach lipidogramu, że częścią, immanentną częścią problemów, jakie mamy, są zaburzenia gospodarki lipidowej, to jest również druga mieszanka, czyli LDL-HDL+. Czyli to są takie składniki, których zadaniem jest wspomaganie prawidłowego poziomu lipidów w organizmie. Mechanizm pośredni z receptorami ułożonymi w wątrobie, tam jest główny cel działania mieszanki LDL-HDL, czyli ziół, które tam są, tak jak balsamowiec, amla czy bakopa, ale również poprawa metabolizmu tych tłuszczów w organizmie, czyli działanie na poziomie mitochondriów komórkowych. Tutaj LDL i HDL. I coś, co mamy od niedawna, szanowni państwo, to jest coś, co było moim marzeniem, żebyśmy mieli.
Dlaczego? Dlatego, że medycyna fundamentalna, o której wspominałem, to jest dążenie do dobrostanu. A dobrostan to jest, my uzyskujemy, jak stosujemy bardzo wiele ziół w określonym mechanizmie synergii. Czyli zanim podamy leki, my powinniśmy zrobić wszystko, żeby działając przyczynowo ograniczyć rozległość choroby i problemu. Dlatego, że bardzo często, jak podajemy jakieś lekarstwo, to my już się skazujemy na to lekarstwo do końca życia. Na przykład w chorobie Hashimoto, bardzo często, zanim spróbujemy wyleczyć tego pacjenta, odwrócić proces autoagresji, my atakujemy ten organizm natychmiast, suplementując hormony tarczycy. I tak już ten bidulek do końca życia wcina te hormony tarczycy, nie wiedząc tego, że jego tarczyca nadal żyje, nadal mogłaby produkować te hormony tarczycy, tylko musielibyśmy jej dać szansę. A my ją dusimy. No normalnie wgniatamy w glebę, dawkując te hormony w coraz większej dawce, żeby nam się wszystko wyrównało, bo sądzimy, że suplementacja hormonów jest rozwiązaniem. To nie jest żadne leczenie przyczynowe. To jest suplementacja i leczenie objawowe. Ale może powinniśmy sprawdzić, czy u tej osoby nie da się zatrzymać procesu chorobowego. I to samo dotyczy, szanowni państwo, cukrzycy. My nie możemy myśleć, że leki zastąpią dietę i aktywność fizyczną. No, rany bomba, no po prostu to jest karygodne. Dlatego ja zachęcam, szanowni państwo, żebyście pamiętali, że takie multipotencjalne mieszanki, gdzie mamy bardzo wiele składników, bo tam jest aż 22 aktywne zioła, ekstrakty ziołowe, to jest dużo. 22 ekstrakty ziołowe to naprawdę dużo. One mają po dostarczeniu do organizmu wprowadzać nasz organizm w dobrostan. Czyli jak dajecie dużość dobrych ziół do organizmu, to organizm sobie wybiera substancje aktywne, które są mu najbardziej potrzebne i zaczyna pomalutku regulować ten organizm. Po to jest mieszanka multi-on i multi-off. Tak? W zależności od tego, czy ktoś sobie chce ją brać wieczorem, czy rano, są te dwie mieszanki specjalnie dedykowane. One, różnica pomiędzy nimi jest niewielka, jednocześnie one są po to, to jest mechanizm psychologiczny, żebyście pamiętali, że nasz organizm ma się regenerować przez cały dzień, a nie tylko wtedy, kiedy się wstanie albo w ciągu dnia bierze się jakieś mieszanki ziołowe. Na podsumowanie, szanowni państwo, mam nadzieję, nie gniewajcie się, mam nadzieję, że was trochę wystraszyłem tą cukrzycą, bo taki jest też mój cel. Nie chcę, żebyście chorowali na cukrzycę. Jeżeli zrozumiecie istotę mojego przekazu, jeżeli zgodzicie się, że będziemy wspólnie walczyć z cukrzycą, otyłością, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, poprawiali pracę wątroby, mamy wspaniałe preparaty. I uwaga, pamiętajcie, jeżeli coś jest dobre, jeżeli to, co wam powiedziałem na temat ziół, na temat tych mieszanek, wam się podoba, spróbujecie, że to jest dobre, proszę dzielcie się tym z innymi. Milion osób w Polsce w ogóle nie wie, że jest chore na cukrzycę. I tutaj na koniec, szanowni państwo, obecność cukrzycy, tak, i choroby wieńcowej powoduje, że ryzyko zgonu u mężczyzn jest trzykrotnie wyższe, a u kobiet czterokrotnie wyższe. Szanowne panie, tu się zwracam do was. Jeżeli sądzicie, że wasza kobiecość chroni was bardziej od facetów, albo że sądzicie, że na zawał serca umierają sami faceci, to się bardzo mylicie. Niestety na choroby serca i zawały umierają również kobiety. Więc pamiętajmy o tym, że odrobina profilaktyki jest milion razy ważniejsza od leczenia, kiedy jest już za późno. I do tego was zachęcam, żebyśmy pamiętali i traktowali naszą grupę, nasze wzajemne wsparcie i to dzielenie się dobrem codziennie jako taką naszą fajną misję, wspomaganie się. Jeżeli przychodzi wam do głowy ktoś, znacie go, lubicie go, zależy wam na nim i wiecie, że jest otyły albo ma zaburzenia, jakieś problemy z sercem i tak dalej, trzeba myśleć o tym, że ten człowiek będzie miał miażdżycę albo zaburzenia jakieś metaboliczne,
Powiedzcie mu o tym, że macie fajną rzecz. Podzielcie się tym dobrem. Bardzo was o to proszę. Jeżeli macie pytania, zapraszam wszystkich do zadawania pytań przez e-mail pytania@wilowej.com. Ja Państwu pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia. Hmm.